Dobrze, przejdziemy teraz jeszcze do innego problemu, który się nazywa problem PCP. To jest skrót od słów post, correspondence, problem. To jest od nazwiska Emila Posta. Emil Post pochodzi z Suwałk albo z Augustowa, ale teraz przepraszam, nie pamiętam. Więc on z Suwałk. Urodził się w 97 roku. I on był pionierem teorii obliczalności. Właściwie wiele pomysłów, które się pojawiły w pracy Emila Posta, pojawiły się później w pracy Turinga. Więc na przykład właśnie ten problem Posta jest przykład problemu nierozstrzygalnego i on wygląda następująco. Wyobraźmy sobie, że mamy daną taką tabelkę. Ona ma dwa wiersze i pewną skończoną liczbę kolumn. I w każdej komórce jest wpisane jakieś słowo. Te wiersze się nazywają G i H, nazwijmy je. Albo nazwijmy te wiersze wiersz pierwszy i wiersz drugi. Albo jeszcze lepiej A i B. I w każdej komórce tej tabelki mamy wpisane jakieś słowo nad jakimś skończonym alfabetem. Więc powiedzmy, że mamy trzy kolumny. Zdana jest tabelka 2 na n wypełniona słowami. I co trzeba rozstrzygnąć? To jest przykład. Co należy rozstrzygnąć? Należy rozstrzygnąć, czy istnieje takie słowo składające się z nazw kolumn, na przykład 3, 2, 3, 1. Powiedzmy, że tak tabelka ma kolumny K. No tutaj jak się nazywają te kolumny, to nie jest ważne, ale tutaj się nazywają 1, 2, 3. Czy istnieje słowo, tutaj jest przykład takiego słowa, że jeżeli popatrzymy w pierwszym wierszu na trzecią kolumnę, a więc co robimy? Dostajemy takie słowo i przepiszemy. Co jest w wierszu A? W kolumnie trzeciej jest BBA, przepisuję. W kolumnie drugiej jest AB. W kolumnie trzeciej jest A. W kolumnie trzeciej jest BBA, a w kolumnie pierwszej jest A. A co jest w drugim wierszu? W kolumnie trzeciej jest BB. W kolumnie drugiej jest AA, w kolumnie trzeciej jest BB i w kolumnie pierwszej jest BAA. Teraz ja patrzę na konkatenację tych słów, które mi się pojawiają w pierwszym i drugim wierszu i one mają wyjść sobie równe. Więc to słowo
dostaję tutaj dwa słowa. Tutaj B, B, A, A, B, 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 A, A w pierwszym wierszu i w drugim wierszu to samo słowo. Więc formalnie należy, to jest rozwiązanie. Czyli co to jest rozwiązanie? To jest słowo W należące do K z gwiazdką takie, że jeżeli zrobię takie podstawienie. Więc ja tutaj mogę rozważyć takie podstawienie. Jeżeli mam słowo, które się składa z... To jest ciąg kolumn, to za pierwszą kolumnę mogę podstawić. Mam dwa podstawienia. Jedno wyznaczone przez rząd A. To jest. Więc ta tabelka tutaj na górze mi wyznacza dwa podstawienia. Tak? Jedynka przychodzi na A, dwójka przechodzi na AB, trójka przechodzi na BBA. To jest podstawienie. I rząd drugi mi wyznacza drugie podstawienie. Mam takie dwa podstawienia, które mi się rozszerzają do słów. Czyli jeżeli mam słowo, ciąg nazw kolumn, to mogę zaaplikować do tego ciągu jedno podstawienie i drugie podstawienie. Tutaj jest do ciągu 3, 2, 3, 1. Jak zaaplikuję jedno podstawienie, dostaję to słowo, a jak zaaplikuję drugie podstawienie, to dostanę to słowo. Więc pytanie jest, rozwiązaniem jest słowo takie, że jak zaaplikuję jedno podstawienie i drugie podstawienie do tego słowa, to dostanę to samo w wyniku. O, więc problem posta to jest rozstrzygnąć, czy istnieje rozwiązanie. A więc ten problem jest też nierozstrzygalny. Ale jest, można zobaczyć, częściowo obliczalny, półrozstrzygalny. Opis dowodu nierozstrzygalności tego problemu jest podany w skrypcie w tej książce, Niwiński Ryter. Jest to problem 178, więc tam zachęcam, żeby sobie przeczytać rozwiązanie. O, to tyle na dzisiaj. W przyszłym tygodniu zobaczymy jeszcze inne ciekawe problemy nierozstrzygalne. A w kolejnych wykładach przejdziemy do elementów teorii złożoności. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia.